Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jak powiedziałem w filmie o Irish Red Ale z serii Piwne Style, mam do porównania dwa Irish Red Ale polskie z Nepomucena i z Pinty. Pinta oczywiście była pierwsza, chyba jako pierwsza uważała. Irish Red Ale ten jest w miarę nowy, ale nie tak bardzo nowy. To nie jest mój ulubiony styl, ale ciekaw jestem, jak wypadną te dwa piwa. Po pierwsze porównajmy. Może najpierw nazwę. Ognie Szczęścia. No tutaj jest Irish Red Ale, więc jakby nie ma filozofii w Nepomucenie. Natomiast tutaj w pincie jest Ognie Szczęścia. I tutaj jest wyjaśnienie. Ognie Szczęścia. Codzienna porcja emocji. Wyważona kompozycja słodów jasnych, karmelowych i palonych. Wzbogacona aromatyczną brytyjską odmianą chmielu Fuggles. Przyjemna słodowość i wytrawny finisz. Takie są Ognie Szczęścia. Ważone z inspiracji celtyckiego święta Beltane. I tutaj była śmieszna sytuacja. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze nagrywałem osobne filmiki na kanał Beer Guide po angielsku, no to zrobiłem recenzję tego filmu, no i gdzieś tam w opisie było, że Ognie Szczęścia, Ira, Fire of Happiness. No i ktoś mi napisał, przekaż chłopakom z Pinty, że skojarzenie Ognie Szczęścia i Ira w jednej linijce to się bardzo źle kojarzy z zamachami, ze śmiercią i że to w ogóle jest haniebne i żeby zmienili tą nazwę natychmiast. No tutaj chodzi o święto, które jest świętowane 30 kwietnia w nocy na 1 maja i to jest święto początku lata. Święto ognia, ognisk, wtedy się wygasza stare ogniska, zapala się nowe ogniska. W tradycji germańskiej jest to święto Walpurgi. Tam z kolei to jest święto zmarłych. 30 kwietnia. Też jakieś klimaty satanistyczne też się odwołują do tej nocy Walpurgi, jakieś klimaty tam, jak to powiedzieć, czarownice, nie? Jak to powiedzieć, czarownice, to no nieważne. Więc odwołanie do święta takiego jakiegoś celtyckiego. A jeżeli chodzi o samo piwo. Skład, słody, Weirman i tymi słodami są Pale Ale, wiedeński, melanoidynowy, karamonich 3, palony, niesłodowany jęczmień, chmiel Fuggles, drożdże S04. No powiem szczerze, że ten melanoidynowy tutaj mi w ogóle nie gra. Melanoidyny to są związki, które powstają poprzez karmelizację w kotle białek i cukrów. I one są typowe dla chociażby koźlaków. Między innymi dlatego nie lubię koźlaków. Tutaj taka ciekawostka, no takim troszkę znakiem rozpoznawczym ziemka Fałata było, że on do wielu piw dodaje właśnie słód melanoidynowy i on właśnie daje taki specyficzny posmak tym piwom. No zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak będzie. Jeżeli chodzi tutaj, mamy Irish Red Ale, czerwone piwo górnej fermentacji pochodzące z Irlandii. Charakterystyczną cechą piwa są karmelowe akcenty pochodzące od słodów karmelowych. W naszej interpretacji do chmielenia użyliśmy amerykańskich odmian chmielu. Czyli to, co mówiłem, może być tak, że niestety będzie to bardziej American Red Ale czy American Amber Ale, no ale zobaczymy. Słody to Pale Ale, wiedeński, Cara Red, Cara Amber i Carafa, a chmiele to Cascade, Zeus i Chinook. Tutaj taka uwaga do etykiety. Irish Red Ale, to red to moim, no, znaczy ja wiem o co chodzi. Red jest czerwone, bo jest styl red. Natomiast żeby to była flaga Irlandii, tak jak tutaj, no to powinna być zielono-biało-pomarańczowa, a tu jest czerwono-zielono-biała. No. Wiem o co chodziło, ale chyba coś tam nie poszło do końca. U Nepomucena zalecana pintowa szklanka, u Pinty również. Temperatura podawania 8-12 w Nepomucenie, 10-12 w
pincie. No i jeszcze porównanie ekstraktu, bo to jest trochę też ważne. Ekstrakt w pincie to jest 11,5, ekstrakt w Nepomucenie to jest 12,7. Więc no, to powinno być treściwsze. Alkohol, pinta, 4,2, a tutaj 4,9. I IBU, tutaj 25, a tutaj 39. Czyli zdecydowanie poza skalą, bo według BJCP Irish Red Ale powinno mieć goryczkę na poziomie od 18 do 28. Tutaj mamy 39, ale oczywiście to jest tylko napisane na etykiecie, więc też nie ma się co tym za bardzo ferować wyroków na podstawie tylko napisu na etykiecie. No i oczywiście kluczową sprawą będzie sprawdzenie koloru. Firmowy kapsel pinty. Kluczową sprawą będzie sprawdzenie koloru, bo czerwony nie jest tak łatwo osiągnąć, a i poza tym, myśląc o czerwonym ale, irlandzkim czerwonym ale, no oczekujemy tego czerwonego koloru. Specjalnie wybrałem szkło Hamburg z Sachma, żeby tutaj właśnie w tym przewężeniu łatwiej móc ocenić kolor. No pachnie takim... Pachnie jak taki trochę alt, trochę... taki bursztynowy lager, czyli taka lekka jakby metaliczność ze słodów. To jest się w altach często spotyka, nie wiem z czego to wynika, ale to chyba te właśnie karmelowe słody. No ale okej, dobra. Niezbyt wysokie wysycenie, ale to wyspiarski styl, więc ma prawo. I pinta tu się trochę tak asekurowała, bo napisali bursztynowo-czerwone piwo. No i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to przewężenie, to rzeczywiście to jest taki bursztyn, ale już w szkle, nie wiem na ile u Was to wygląda dobrze, u mnie to jest rzeczywiście takie pod światło dosyć czerwone, no ciemnobursztynowe, czerwone. Moim zdaniem całkiem dobry ten. Bardzo słaba piana, niskie wysycenie, no i takie właśnie... Nie ma chmielu za bardzo, takie nieco mdły ten aromat. Spróbujmy. Wyraźnie karmelowe, przy czym nie ma tutaj nut toffee, gdzieś kojarzący się z diacetyl i karmel, nie. Jest to karmel dosyć czysty. Niezbyt pełny, nieco metaliczne, ale to zakładam, że od słodów karmelowych. Generalnie jakichś większych wad nie widzę, ale no oczywiście szału też nie ma. Tego się można było spodziewać. Nepomucen, tutaj również kapsel firmowy. No, tutaj wyraźnie czuć chmiel. Ziołowy. Trochę nuty takie ciemnych słodów. Bardzo taki ziołowy, to jest też ciężko powiedzieć, łodygowy aromat. Co by się wydawało niemożliwe. No, łodygowa może być goryczka, smak, ale aromat. No ale coś tam takiego jest. No i tutaj mamy barwę ciemniejszą. Ciemniejszą zdecydowanie. Tutaj w tym szerokiej czaszy to jest bardziej brązowy, bym powiedział, niż czerwony. No a oczywiście tutaj bardziej bursztynowy. No, zdecydowanie ciemniejsze jest Irish Red Ale z Nepomucena. Natomiast czy to jest czerwony? Dla mnie to jest bardziej brązowy.
I tutaj takie brązowe nuty też lekko, nawet czekoladowe się pojawiają, chociaż też opiekane, ale mocno ziołowy. Zdecydowanie brązowe w smaku. Lekko czekoladowe. No, jakbym to dostał do spróbowania, bym powiedział brown ale. Brown ale. Nawet nie American Amber Ale, ale brown ale. Długi posmak, trochę zalegająca goryczka, ale no akurat smakuje mi. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakiś browar kraftowy z Irlandii w ten sposób sobie interpretuje IRA, Irish Red Ale. Natomiast no, wydaje mi się, że jest za ciemne, jeżeli chodzi o zasyp. Za czekoladowe. No i przechmielone, to znaczy przechmielone, za goryczkowe i... Przecież mówię, to jest też coś, na co można trafić wśród nowych browarów. Natomiast oczywiście w me gusta bardziej trafia Irish Red Ale z Nepomucena. Wyrazisty, zdecydowany, z wyraźną goryczką, z fajną podbudową słodową. Tylko, że jakbym miał, mówię, powiedzieć w ciemno, to bym powiedział, że to jest jakiś brown ale. Bardzo fajny zresztą. No, powiem tak. Ognie szczęścia kojarzą się bardziej, są bardziej klasyczne. Na pewno są bardziej klasycznym Irish Red Ale'em. Bardziej przypominają Kilkenny. No, mieszczą się w widełkach i ekstraktu, i goryczki. Są nieco nudne, są nieco... nijakie. Przywodzą na myśl też Alta, czy jakiś Polot Mawę. Generalnie nuda. Natomiast Irish Red Ale jest bardzo fajnie nachmielony, ma bardzo fajne nuty czekoladowe, opiekane, ale nie jest Irish Red Ale'em. Jest za ciemny, za goryczkowy, za mocno nachmielony na aromat, no i jest za taki czekoladowy w smaku. Ale oczywiście jakbym miał wybrać, które chcę wypić, czy które chcę wypić dwie butelki, to wybieram Irish Red Ale z Nepomucena. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Mówię, jeżeli ktoś chce zobaczyć taką klasykę Irish Red Ale'a, to raczej Pinta albo Kilkenny. Natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć nową falę, nowe podejście, trochę agresywniejsze, znaczy inaczej, tutaj nachmielenie bym nawet zostawił na tym poziomie. Trochę zredukować ilość słodów ciemnych, może tą karafę, zdecydowanie mniej powinno być, żeby ono nie było aż tak czekoladowe, ale ogólnie bardzo dobre piwo. Wasze zdrowie. Jak to mówią, za Irlandię.